Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Jesteśmy także w internecie. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Sąd w Moskwie skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku kolonii karnej. Jakie reakcje Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii byłyby w tej sytuacji adekwatne, proporcjonalne i może długofalowo skuteczne? Panie redaktorze, jeśli mówimy o sankcjach, mówimy o reakcjach, to w pierwszej kolejności powinny być zwiększone sankcje. No, w naszym przypadku te sankcje powinny dotyczyć między innymi budowanego na północy na Morzu Bałtyckim Nord Streamu. Jeśli mówimy o polskim interesie, ale też europejskim. I oczywiście powinny być to działania zdecydowane, a nie tylko zamykające się na górnolotnych słowach. Czyli sankcje gospodarcze, nie tylko polityczne. Tak, nie tylko polityczne, ale i gospodarcze. Padło tych słów dużo w ostatnim czasie. A przypomnę, że to jest ten wyrok i skierowanie pana, zesłanie tak naprawdę można powiedzieć, pana Nawalnego do kolonii karnej. To jest konsekwencja wyroku sprzed chyba 2 lat. To jest odwieszenie po prostu. Odwieszenie, które Europejski Trybunał uznał za nieprawny. Wtedy, gdy jeszcze Rosja była poza Radą Europy, a rok temu została przyjęta do Rady Europy i uzasadnieniem było, że będzie to z pożytkiem dla opozycjonistów. No właśnie mamy dowód, jaki to jest pożytek powrót Rosji do Rady Europy. A czy myśli pan, że w tej sprawie zasadne byłoby wspólne ponad podziałami stanowisko polskich liderów, które mogłoby być podpowiedzią dla Komisji czy Rady Europejskiej? Przypuszczam, że takie stanowisko byłoby trudno uzyskać, jeśli mówimy o całej naszej scenie politycznej, ale próbować na pewno można. Będziemy próbować, aby takie stanowisko było i wybrzmiało na arenie europejskiej, ale i światowej. Czy Prawo i Sprawiedliwość je zainicjuje? Mam nadzieję, chyba z tego co wiem, to trwają prace nad takim stanowiskiem. Ale z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości czy rządu? Znaczy, panie redaktor, to rząd jest emanacją też tutaj Jasne. Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, więc można powiedzieć, że jest to jedno działanie. Panie przewodniczący, czy liderzy Prawa i Sprawiedliwości podjęli już decyzję co do ewentualnych następstw prawnych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Czy napiszą państwo swój projekt noweli ustawy, czy może skorzystają z projektu prezydenckiego, czy też nic państwo nie zrobią? Panie redaktor, analizujemy cały czas to uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w niedługim czasie będziemy komunikować o działaniach, które zostaną podjęte. Nie mówię tutaj o konkretach, gdyż każde słowo wypowiedziane w tej chwili będzie traktowane jako pewnik. Dlatego mówię o tych działaniach, które będą podjęte, ale po analizie i po tym, jak już spłyną wszystkie pomysły i propozycje też ze strony naszych koalicjantów, bo też przedstawiają różne propozycje. Będziemy musieli je przeanalizować i sądzę w niedługim czasie będą przedstawione nasze dalsze kroki w tym temacie. Czy możliwe jest porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie? Bo na razie, jeśli chodzi o opinie, to one są bardzo podzielone. Panie redaktor, będziemy pracować nad tym, aby to porozumienie osiągnąć, jak do tej pory przez ostatnie 6 lat już prawie, po burzliwych, czasami emocjonalnych wystąpieniach przychodził czas na refleksję, rozmowy i dojście do kompromisu i tutaj mam nadzieję, że tak samo będzie i w tej kwestii. A jeśli się państwo nie porozumieją, to nie będzie takiego wspólnego stanowiska, żeby nie pokazywać podziałów?
Panie redaktor, nie przypuszczam raczej. Jestem optymistą co do tej kwestii, że wspólne stanowisko będzie. A jakie jest pana zdanie, panie pośle, na temat projektu ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ustawy, która miałaby przywrócić stan prawny sprzed orzeczenia? Panie redaktor, taki projekt ustawy jest z góry założony na niezgodność z konstytucją, bo jeśli przewracamy coś sprzed orzeczenia, orzeczenie jasno mówi o tym i wyrok, że jest to niezgodne z konstytucją, więc... Tak, panie pośle, przepraszam, ale logika twórców tego pomysłu jest taka, że to daje czas na przeprowadzenie referendum w tej sprawie albo na przeprowadzenie jakichś innych długofalowych rozwiązań. Czy, bo jest domniemanie konstytucyjności ustawy, zanim się wypowie Trybunał. To oczywiście tak jest, natomiast proponuję Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Koalicji Polskiej, poszukanie większości do tego projektu, poparcia większości do tego projektu. W tej chwili nie widzę takiej większości. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Trójce, że są w klubie Prawa i Sprawiedliwości tacy posłowie, którzy opowiadają się za takim właśnie pomysłem. Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę, niech szuka pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz większości dla tego projektu. Ja w tej chwili takiej większości nie widzę. I na tej podstawie mogę stwierdzić, że pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz może mijać się trochę z prawdą. A czy jeśli nie mija się z prawdą i czy i są tacy posłowie w klubie waszym, którzy byliby skłonni poprzeć i gdyby doszło do głosowania, poparliby, to nie byłoby z tego powodu konsekwencji? Panie redaktor, w sprawach światopoglądowych w Prawie i Sprawiedliwości i w klubie Zjednoczonej Prawicy nie ma dyscypliny, więc tutaj mogą robić co chcą. Były z tego powodu wyciągane konsekwencje, natomiast no jeszcze raz powtórzę, życzę panu przewodniczącemu Kosiniakowi-Kamyszowi powodzenia w szukaniu większości dla tego projektu. W piątek posłowie Lewicy organizują spotkanie w sprawie ich projektu złożonego jesienią, który miałby doprowadzić do depenalizacji aborcji w odniesieniu do wszystkich osób, które byłyby w nią zaangażowane. Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali na takie spotkanie zaproszeni? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie mam informacji, aby dotarło do nas takie zaproszenie, przynajmniej na Nowogrodzką, więc trudno mi się odnieść do tego. Ta ustawa jest bez szans. Ona jest nazwana ustawą ratunkową. Znaczy, no, mogę zapewnić ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że poparcia dla takiej ustawy na pewno nie będzie. Dzisiaj natomiast ma zostać przedstawiona inicjatywa Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Wygląda na to, że puszka Pandory została otwarta. Panie redaktor, mówimy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdzał tylko stan faktyczny, stan prawny związany z ustawą o przerwaniu ciąży, o legalnym przerwaniu ciąży. Natomiast, panie redaktor, czy puszka Pandory została otwarta? Każdy ma prawo zgłaszać swoje projekty, każdy ma prawo występować z projektami ustaw w każdej dziedzinie, dlatego lewica też korzysta z tego, czy skrajna lewica, czy wspomniana przed chwilą Koalicja Polska. Cóż, wszystko kończy się na etapie, wszystkie drogi prowadzą do Sejmu i tam będzie wszczęta lub nie ścieżka legislacyjna do takiego lub innego projektu ustawy, więc poczekajmy. Czy puszka Pandora została otwarta, panie redaktor? No otwarta jest, bo jest dyskusja o ale dyskusja aborcji była na zawsze żądanie. Panie redaktor, zawsze była dyskusja o tym i gdy pojawiały się terminy wyborów, zaczynały się kampanie wyborcze, ten temat wracał, więc to nie jest nic nowego. Natomiast nowością jest Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, zbliża się jakaś kampania wyborcza?
Coś się szykuje? Nie, nowością jest po prostu wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ten temat wrócił, dzięki temu wrócił temat na kanwę polityczną i tylko to jest powodem. Panie pośle, a propos ustaw, jak się ma następczyni piątki dla zwierząt? Coś się w tej sprawie dzieje? Czy ta idea jest zamrożona? Panie redaktor, wszystko przed nami, tak jak już wspominał o tym i pan prezes, i Jarosław Kaczyński, i pan premier Mateusz Morawiecki, niedługo będziemy ogłaszać nowy ład Polski i tam wszystko będziemy przedstawiać na ten czas po-covidowy, na przygotowanie Polski. W ramach tego Polski ładu pokazywać. Też będzie? Panie, ustawa dla zwierząt. Wszystko przed nami, co będzie zawierało nowy ład Polski, to nowy polski ład, to niedługo państwo będziecie mieli pełną wiedzę na temat zawartości tego. Niedługo, sądzę, przekroju może miesiąca. Przekroju miesiąca. A czy to będzie jakoś związane z terminem Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie wcześniej? Panie redaktor, Kongres Prawa i Sprawiedliwości niestety nie będzie mógł się odbyć, przynajmniej w najbliższym czasie, ze względu na pandemię koronawirusa. Ale przesuwali państwo z listopada na wiosnę, więc wiosna się zbliża. Zakładamy, że kongres wyborczo-statutowy, bo to będzie miał taką formułę, będzie nie wcześniej niż pod koniec czerwca. Media i tak zwane kuluary aż huczą, że premier przedstawi program, ten nowy ład, a jeśli sukcesu nie będzie, no to straci stanowisko. I tutaj pojawia się nazwisko Daniela Obajtka, który niczym król Midas wszystko zamienia w złoto. Jest coś na rzeczy? Panie redaktor, media huczały, przypomnę, niedawno zakończoną kampanię prezydencką. W ciągu jednego tygodnia media zdymisjonowały premiera, prezydenta i wicepremiera Jacka Sasina w ciągu jednego tygodnia, więc nie przywiązywałbym wagi do spekulacji. Oczywiście dziennikarze mają prawo spekulować, mają prawo szukać sensacji. Natomiast, panie redaktor, powiem tak. Gratuluję panu prezesowi Danielowi Obajtkowi tytułu Człowieka Roku wprost i zasłużył za to, bo swoją działalnością potwierdza, że jest skuteczny i mam nadzieję, że będzie tą działalność kontynuował z taką samą skutecznością jak do tej pory jako prezes Orlen. A teraz ma pan 10 sekund na odpowiedź na pytanie o szansę Piotra Wawrzyka w Senacie. Panie redaktorze, liczymy, że będzie Senat przychyli się w tej kandydaturze i wybierze pana ministra Piotra Wawrzyka. Ale robią coś państwo coś w tej sprawie? Panie redaktorze, takie sprawy lubią ciszę. Lubią ciszę. My też teraz musimy oddać głos ciszy, a właściwie reklamom, które nie są takie ciche. Krzysztof Sobolewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego dnia życzę. Spokojnego. Zapraszamy do reklamy.